Jeśli udało Ci się obejrzeć już wprowadzenie w temat relacji ze sobą, zapraszam Cię na medytację. Patrząc na Zacheusza, będziemy starali się zobaczyć człowieka, który utracił relację ze sobą, który jakoś sobie poradził ze swoimi życiowymi problemami, trudnościami, ale kosztem właśnie siebie, kosztem kontaktu ze sobą, a tym samym i z innymi, ze społeczeństwem, z Bogiem. I w spotkaniu z Jezusem on jakby odzyskuje siebie. Na koniec tej modlitwy proszę Cię, pamiętaj o refleksji. I żeby w tej refleksji zapisać sobie to, co było ważne dla Ciebie, to, co było bliskie, uczucia, pragnienia, dążenia, jakieś myśli związane z poruszeniami. To jest bardzo ważny aspekt medytacji i czymś przemieniającym nas jest to, kiedy angażujemy się cali, nie? Kiedy pozwalamy, że słowo dotyka nie tylko mojego intelektu, że nie tylko karmię się rozważając nad tym słowem, co jest w jakimś stopniu wartościowe, ale mój umysł jest jak klatka. Ja tam mogę wszystko kontrolować, mogę panować, a wejście sercem w medytację to jest przestrzeń ryzyka, to jest przestrzeń relacji, to jest przestrzeń, której ja nie potrafię kontrolować, której się muszę uczyć. I refleksja dotyczy między innymi tego, nie? Jakie było moje zaangażowanie i jak to słowo, żebym się uczył to zauważać, jak słowo dotyka moje serce, w ogóle czym jest moje serce, być w kontakcie ze swoim sercem. Taka refleksja może trwać 5, 10, 15 minut. To wystarczy, ale ważne, żeby to spisać. I jest jeszcze ćwiczenie. Takie proste ćwiczenie przygotowałem dla Was, ale też jest do przeprowadzenia po medytacji, po refleksji. Dobrego spotkania ze Słowem. Usiądź wygodnie. Zamknij oczy i wyprostuj kręgosłup. Unieś głowę tak, żeby Twoja postawa wyrażała dumę z siebie. Nawet jeżeli tego nie czujesz, to przez swoją postawę wyraź to pragnienie albo ten fundament Bożej obecności w Tobie, na który chcesz się otworzyć. Zauważ swój oddech. To życiodajne falowanie w Twoim ciele. Połóż sobie rękę na sercu. I poczuj, jak uderza, jak faluje. Podziękuj swojemu sercu za to, że nieustannie pracuje dla Ciebie. Wypowiedz teraz za mną w myślach słowa i zobacz, jak one w Tobie rezonują. Cały czas trzymając rękę na sercu. To dobrze, że jesteś. To dobrze być mną. To dobrze, że jestem.
to dobrze być mną. Jak dobrze, że jestem. Jak dobrze być mną. Niech znak krzyża, który za chwilę wykonasz, w myślach bądź gestem ręki, niech będzie takim oznaczeniem siebie, tą Bożą miłością, Bożym tak dla ciebie i dla twojego życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, proszę Cię o dobre spotkanie. Wystarczy, że Ty jesteś, że ja jestem. Wszelkie owoce tej modlitwy zostawiam Tobie. Ty daj mi tylko miłość i Twoją łaskę. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 19. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Wyobraź sobie teraz Zacheusza. Urzędnik, przełożony innych urzędników, jest niskiego wzrostu, człowiek wpływowy. Jak jest ubrany? I w jaki sposób się porusza? Zobacz go na tej ulicy. Może przy swoim domu, przy budynku, przy którym pracuje. Być może próbuje kompensować swój niski wzrost i pręży się, zadziera nosa do góry. Popatrz na tego człowieka. Z
Zobacz, czy jest ktoś z nim, czy ludzie lgną do niego, czy raczej unikają, patrzą z wyrzutem. Przecież to kolaborant, który dorabia się na ich krzywdzie. Spójrz na niego, jak ty byś traktował takiego człowieka. Jakie uczucia w tobie budzi? Poproszę o łaskę tej modlitwy, o to, czego pragniesz. Proponuję prosić o łaskę pełnej wdzięczności relacji ze sobą samym. Spójrz jeszcze raz na Zacheusza. Człowiek z pewną pozycją społeczną, ale prawdopodobnie pogardzany przez innych. Albo szczerą pogardą dla jego postawy, albo z zazdrości, że się dorobił. W jakimś sensie Zacheusz jest ustawiony. Być może ma właśnie bezpieczeństwo oparte na posiadaniu, na pozycji społecznej. Mimo takiego komfortu, mimo tego posiadania, coś nie gra, nie jest szczęśliwy, nie jest usatysfakcjonowany. Może tak jak inni gardzą nim, tak on sam ciągle patrzy na siebie pogardliwie, na ten niski wzrost. Dorobienie się na wyzysku. Popatrz na niego i zobacz człowieka z historią, który był dzieckiem. Miał bądź nie przyjaźni, relacje z rodzicami. Swój trud, wyobcowanie, swoją walkę o przetrwanie. Z daleka słychać gwar, słychać dźwięki tłumu. Zacheusz słyszał coś o Jezusie, o cudotwórcy. Różne rzeczy o nim mówią. I coś w nim się rodzi. Chce go zobaczyć. Może to tylko ciekawość, może coś więcej. Tłum się zbliża. Tłum gapiów, tłum bardzo wymieszany. Są uczniowie, są ludzie chorzy, są ludzie szaleni. Jezus pośród nich. Zacheusz, aby zobaczyć Jezusa, biegnie w stronę drzewa. Zobacz to. Jak wdrapuje się na rozłożystą sykomorę.
Tak nie postępuje poważny Żyd, urzędnik. Co takiego zrodziło się w Zacheuszu? Co on widział w Jezusie? Że postępuje w taki właśnie sposób. Czego mu brak? Na co ma nadzieję w tym spotkaniu? Popatrz na niego i poczekaj, aż odpowiedź się w tobie zrodzi. Co za energia, co za nadzieja jest w Zacheuszu? Skąd się tam wzięła? Co czujesz, patrząc teraz na Zacheusza? Podejdźmy teraz bliżej Jezusa, otoczony tłumem ludzi, tłumem gapiów. Oczekują czegoś, oczekują znaków, żeby przemówił z mocą. Potrzebują może uzdrowienia, albo są ciekawscy. Jezus idzie wśród nich, ale jednak pomimo tłumu dostrzega Zacheusza. Zobacz ten moment. Zobacz ten moment, jak Jezus podnosi wzrok i zauważa tego niskiego, krępego człowieka na drzewie. Zobacz twarz Jezusa. Idzie w kierunku Zacheusza. Tłum nie wie, co się dzieje. Jezus wybiera Zacheusza, zanim Zacheusz wybierze Jego. Chodzi blisko, patrzy na niego i mówi: Zacheuszu, zejdź prędko. Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Posłuchaj tych słów. Zacheuszu, zejdź prędko. Dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Wczuj się w atmosferę tego spotkania, tego momentu, tego, co jest między Zacheuszem a Jezusem. Cały gwar, tłum jakby się nie liczył. Jest ten moment spotkania. Jezus jakby czekał na to spotkanie, jakby to był najważniejszy moment dnia, upragniony. Co się dzieje teraz w Zacheuszu? Dom to miejsce
bardzo bliskie, intymne, ale też zwyczajne. Nie jest z obrazka, ale takie po prostu jak nasze życie. Kiedy Jezus mówi o tym, że chce się u Niego zatrzymać, to oznacza dłuższy pobyt, to oznacza życie z kimś przez pewien czas. Trwanie z kimś w jednym miejscu. To poważna prośba. Skoro Jezus pragnie spotkania z takim celnikiem, to czy chciałby zamieszkać u Ciebie? Spróbuj usłyszeć, jak Jezus mówi do Ciebie po imieniu. Aniu, Andrzeju, Krzysztofie, chcę zamieszkać u Ciebie, w Twoim domu. Pozwól sobie przeżyć to zaproszenie i swoją reakcję. To wielka, wręcz niebezpieczna bliskość. Ryzyko. Tłum też słyszy to zaproszenie, jakby Jezus specjalnie wobec tłumu głośno powiedział te słowa. Zobacz reakcję na tak wielką i niespodziewaną bliskość Jezusa z grzesznikiem. Reakcja Zacheusza. Postawa Jezusa i reakcja tłumu. Tłum działa instynktownie. Sprzeciwia się. Taka bliskość z grzesznikiem jest niemożliwa. Nie. Zacheusz i Jezus widzą te szemranie, słyszą je. Te okrzyki sprzeciwu mogą być jak nasz wewnętrzny głos. Może słyszy to w sobie też Zacheusz, tego krytyka, który nie pozwala na bliskość, na wdzięczność. Na bycie ze sobą i z Bogiem w taki zwyczajny, zdrowy sposób. Nie możesz tu i teraz cieszyć się sobą. Nie możesz cieszyć się wybraniem przez Boga. Nie masz do tego prawa. To, że Bóg Cię wybrał, że dał Ci życie, że wybrał Cię przez Jezusa, to za mało. Musisz się zmienić. Skup się na majątku, na tym, żeby zbudować
fasadę swojego człowieczeństwa, żeby się umocnić, obronić przed tymi spojrzeniami, które oskarżają. Jednak Jezus nie żąda od niego zmiany. Nie prosi o nią, nie wytyka mu nic. Chce bliskości. Zacheuszu, pragnę z tobą zamieszkać, być tam, gdzie ty jesteś. Mimo tej wrzawy i sprzeciwu Zacheusz podąża za zaproszeniem Jezusa. Spojrzenie Jezusa, Jego głos, siła Jego miłości są większe niż sprzeciw, niż to, co podważa wartość i godność Zacheusza. On odkrywa nową godność, nie zbudowaną przez majątek i pozycję, ale przez spojrzenie Jezusa, przez to, że odkrywa na nowo swoje boskie pochodzenie. Popatrz na Zacheusza i zobacz, czy coś się w nim zmieniło, odkąd go poznaliśmy na początku medytacji. Jego twarz, mimika, zachowanie, na czym się on skupia teraz? Przyjmuje Jezusa i wychodzi do ludzi. Mówi o decyzji, którą podjął. Zobacz, jak ogłasza ludziom, że zwraca pieniądze, że rekompensuje pokrzywdzonym. Spójrz na tego małego człowieka. Co od niego teraz bije? Jaka siła, jaka wolność? Skąd on to ma? Że może uwolnić się od majątku? Spróbuj doświadczyć tej atmosfery. Atmosfery tego wydarzenia. A ty, czy ty chcesz zaprosić Jezusa do jakiegoś szczególnego miejsca u siebie, w swoim wnętrzu, w swoim życiu? Ryzykując, że zobaczy on to, co wstydliwe, trudne, niechciane, zranione. Jeśli chcesz, żeby przyszedł, to usłysz jeszcze raz Jego słowa. Zejdź z drzewa. Dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. On przyszedł po to, żeby odnaleźć i ocalić to, co zginęło. Również w Tobie. To, co słabe, niechciane, niegodne,
na początku modlitwy prosiliśmy o łaskę pełnej wdzięczności i relacji ze sobą. Zobacz, co teraz jest w tobie. Jakie uczucia, czego pragniesz, o co chcesz prosić. Na koniec porozmawiaj z Jezusem, który chce być w Twoim domu, w tym, co bliskie dla Ciebie. Porozmawiaj o tym, co się wydarzyło na tej modlitwie, co wydarzyło się w Tobie, co jest teraz. Proś, dziękuj, przepraszaj, uwielbiaj, tak jak potrafisz, tak jak prowadzi Cię serce. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz i zakończ to spotkanie modlitwą Ojcze Nasz. Thank you.